Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam zodiakalne panny w czytaniu na kwiecień 2024. Zaczniemy od ogólnej energii, zobaczymy jakie macie samopoczucie w tym miesiącu. Mamy kartę Słońce, Cesarzowa, Magik i karta Kochankowie. Okej. Więc wygląda tak, jakbyście byli zmęczeni, wykończeni emocjonalnie i psychicznie, mam wrażenie, jakąś sytuacją, w sensie sytuacją, w której ktoś zachowuje się nieodpowiedzialnie, ktoś, kto zachowuje się dziecinnie, ktoś, kto jakby z kimś, kto, czy może to być jakaś grupa nawet osób, gdzie... Nie wiem nawet, jak takie osoby opisać ładnie, ale takie no właśnie dziecinne jakieś, wiecie, zachowanie, gdzie ktoś nie bierze odpowiedzialności za to, co powinien robić, albo jakby nie zachowuje się jak osoba na tym danym stanowisku, tak? Że może ta osoba ma jakąś odpowiedzialność i wy spodziewalibyście się, jakby oczywiste jest dla was, że kurczę, no osoba na takim stanowisku powinna zachowywać się w odpowiedzialny sposób albo jakiś konkretny sposób, a tak jakby tutaj coś było nie tak. To oczywiście głównie dla osób, które no w sumie pracują, ale może nie pracujecie, no ale gdzieś z jakimiś ludźmi macie kontakt, więc może o coś takiego chodzić, tak? Albo może jakichś znajomych macie, gdzie widzicie, że Jezu, trzy razy już jej mówiłam, żeby nie wiem, przestała narzekać i się wzięła za coś tam, za działanie, a ta dalej swoje, nie? Coś z takich rzeczy. Więc tak jakby to was już mocno po prostu, albo w tym miesiącu jakoś wyjątkowo wam to będzie doskwierać, wyjątkowo po prostu zmęczeni będziecie, nie wiem, tym ile macie na głowie, może właśnie w wyniku tego, że ta osoba czegoś, czy jakieś osoby czegoś nie robią, albo coś właśnie robią nie tak jak powinny, to wy macie więcej roboty i coś z takich rzeczy mi się tutaj pojawia. Dalej mamy kartę Kochankowie. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. To może być na zasadzie, że w pracy może was wszystko denerwuje, a w waszej relacji jest za to bardzo fajnie. Tak? Albo jak nie jesteście w żadnym związku, to może kogoś poznacie. Oczywiście zawsze tak może być, ale to też może symbolizować na przykład waszych znajomych, że macie jakieś osoby, z którymi jest bardzo fajnie i tak jakby, wiecie, nie tak, że cały miesiąc, wiecie, zrąbany przez kogoś, kto się nie potrafi zachować odpowiednio, tylko że no, będziecie mieli też kontakt z osobami, jakieś sytuacje, w których naprawdę będziecie, wiecie, nadawać na tych samych falach, z kimś, gdzie będziecie się dobrze czuć, no ale też takie sytuacje, gdzie coś po prostu no już serdecznie dosyć będziecie mieli. Okej, dalej karta Cesarzowa i Król Mieczy. I As Kielichów. Okej, okay, no dobra, to co mi się tutaj najbardziej nasuwa, to rzeczywiście, że możecie też kogoś poznać, jakąś nową osobę, albo może jesteście w związku i na przykład staracie się o dziecko, zajść w ciążę, no to może być to. Możecie, bo tutaj mamy tą cesarzową z takim brzuszkiem, ale też ten brzuszek jest tutaj jak kula ziemska, więc może też jakiś właśnie, jakaś podróż się szykuje, coś, albo zaręczyny na przykład na jakimś wyjeździe, nie chcę, wiecie, niespodzianki psuć, no ale coś takiego widzę, więc powiem. Może żeby sobie, nie wiem, manikir zrobić, nie? W razie czego? Na ładne zdjęcie z pierścionkiem. Co tam jeszcze? No, możecie kogoś poznać, albo na przykład, no może jesteście, wiecie, w jakimś tam starszym związku, ani dzieci nie planujecie, ani z takich większych rzeczy, ale no wiecie, no taki fajny po prostu czas na zbliżenie się, może nauczycie się w międzyczasie czegoś, albo jakąś tam traumę gdzieś wcześniej uwolnicie, która pozwoli wam się właśnie zbliżyć ze swoim partnerem i jakby cieszyć się bardziej, wiecie, tą relacją, bliskością, intymnością. Co tutaj więcej? Jeżeli kogoś rzeczywiście spotkacie, to wygląda mi to na jakiegoś takiego fajnego faceta, ale takiego, który za dużo może nie mówi, który jest taki opanowany, stonowany, inteligentny to na pewno. Może być jakimś lekarzem albo weterynarzem, tak mi się ten Król Mieczy tutaj kojarzy, ale niekoniecznie.
Na pewno no, taka osoba opanowana, tak? Że nie ktoś, wiecie, taki klaun przysłowiowy, nie jakiś taki bawidamek, czy jak to się tam inaczej nazywa. Nie, żeby coś złego w tym było, bo no, wiadomo, różne osoby lubią różne osoby, no ale tutaj w przypadku właśnie, jak mówimy o tej osobie, którą możecie poznać, to właśnie ktoś taki, no tak jak, no nie wiem, tak jak patrzycie na tą kartę, nie? Taki sobie bardziej siedzi, obserwuje, może troszeczkę bardziej introwertyczny. Też inteligentny, z dużą wiedzą, ale właśnie także nie na zasadzie, że więcej gada niż robi. No, tyle ile mówi, tyle robi. Takie mam poczucie. Dobra. Dalej. Karta śmierci, odrodzenie. Dziewiątka kielichów. Dziewiątka monet. Wow. Więc może ta sytuacja, o której tutaj mówiłam, to, że coś was wkurzy, bo to mocno tutaj wybija, już się zaczęłam zastanawiać w sumie to, o co w tym chodzi, jak to jest ciekawsze rzeczy, co tutaj będą działy w tym miesiącu, ale może to będzie takim trochę gwoździem do trumny w tej sytuacji, w której jesteście i że zdacie sobie sprawę, że dobra, już dłużej po prostu tutaj nie wytrzymam, już najwyższy czas podjąć decyzję i coś zmienić. Zmienić pracę, zmienić towarzystwo, nie wiem, zmienić swoje podejście, może w najgorszym przypadku, czasami wiecie, jedyne co możemy zrobić w niektórych sytuacjach, po prostu zmienić swoje podejście do tej sytuacji i no koniec końców, dzięki temu też jakby lepiej się czujemy, tak? Jak sobie mówię, dobra, już koniec końców i tak nie mam nic, jakby nie mam żadnego wpływu na tą sytuację, więc przestanę się chociaż tym przejmować i no i czasami to działa i my się czujemy lepiej. Ale bardziej niż to już tak w ostateczności, ale bardziej niż to właśnie mam wrażenie, że zdacie sobie sprawę, że już macie dosyć serdecznie czegoś i jakiegoś, wiecie, cyrku, który gdzieś tam się dzieje. I może nie jeszcze w tym miesiącu, ale że to będzie po prostu jakby pierwszy krok do tego, że zaczniecie coś zmieniać, tak? Zmienicie pracę może w kolejnych miesiącach na jakąś o wiele lepiej płatną, taką, gdzie macie więcej takiej indywidualności, niezależności, tak? Gdzie bardziej możecie się jakby wykazać, gdzie bardziej będziecie na swoim miejscu, gdzie, no, gdzie będziecie więcej zarabiać, na pewno więcej takiej satysfakcji, gdzie będziecie wy mogli bardziej podzielić się tym, co macie, jakimiś swoimi darami, tym, co potraficie robić, co lubicie robić, coś, co jest takie wasze, coś, co jest takim waszym talentem, a nie może tutaj właśnie jakby to w ogóle nie było. Że w tej sytuacji tego w ogóle nie wykorzystywaliście, albo nie mieliście szansy, żeby to wykorzystać, żeby się wykazać jakoś. Dla części z was może nowa firma, w sensie, że swoją firmę jakąś założyć, jakiś swój biznes otworzycie. Dalej trójka mieczy. As buław. I królowa mieczy. Ciekawe. As mieczy, królowa mieczy. As buław, sorki i królowa mieczy. I ta trójka mieczy tutaj. Mam poczucie, że mogła być jakaś, może macie jeszcze teraz jakąś jakaś trauma, jakieś głębokie zranienie w waszym sercu, może jakaś żałoba, coś z czym jakby długo, przez wiele lat może chodziliście i nie potrafiliście sobie z tym poradzić. I myślę, że w tym miesiącu jakby to się uwolni. I może to będzie też takim impulsem, dla którego poznacie kogoś nowego. W końcu jakby wasze serce się uleczy. Może dzięki tej osobie trochę, może ta osoba powie wam coś. Tej osobie, którą poznacie, tak? Jeżeli jakiś tam potencjalny partner albo partner, którego już macie, może powie coś mądrego, wyjątkowo mądrego, czy zachowa się w jakiś taki sposób, który pomoże wam właśnie uleczyć wasze zranione serce. Albo właśnie dowiecie się czegoś, nauczycie się czegoś, weźmiecie udział w jakimś tam, nie wiem, kursie czy czymś, w warsztatach, co pomoże wam właśnie nabrać innej perspektywy, popatrzeć troszeczkę z innej perspektywy też na te traumy i dzięki temu jakby no właśnie to też, co wcześniej mówiłam, tak, że czasami wystarczy zmienić podejście swoje do czegoś i już się jakoś tak lepiej nam robi, tak, że to jest takie no odpuszczenie czasami, bo są sytuacje, z którymi no niewiele możemy zrobić i czasami jakby jak zmienimy historyjkę, którą sobie opowiadamy w związku z tym,
pewną narrację, którą mamy w związku z czymś, co się gdzieś tam wydarzyło, co nam się przytrafiło, no to tak jakbyśmy uleczyli jednocześnie to, co tam się działo. Więc no, ciekawy miesiąc dla Was. Mamy i pod kątem miłości jakieś fajne, pozytywne wydarzenia i pod kątem biznesowym, czy takiej misji życiowej to już nawet czuję, że nawet niekoniecznie chodzi o pracę, bo praca pracą, ale jeżeli będziecie zmieniać pracę, to nie jest tylko, wiecie, z jednej nudnej pracy na drugą nudną pracę, tylko lepiej płatną, tylko coś, co rzeczywiście będzie bardziej w zgodzie z Wami. Jakaś praca, jakaś sytuacja, w której będziecie wykorzystywać jakiś swój dar, w której coś takiego Waszego indywidualnego jakby wyjdzie na światło dzienne. Coś, z czego zaczniecie sami korzystać, z czego nie korzystaliście do tej pory. I też może ta sytuacja wcześniej Was tak wkurzała, dlatego że no właśnie te Wasze talenty były niewidziane. No, albo nie mogliście właśnie się wykazać w ten sposób. I to było takie, wiecie, stłamszone i męczące z czasem. No i tutaj jakaś duża trauma też uwolni się. Coś, co naprawdę męczyło Was może od dawna. Może już nawet zapomnieliście, jakby ignorowaliście po prostu to uczucie, ale to było cały czas w Was. I tu czuję, jakby patrzę, tak mi się łączy ta trójka mieczy z tym asem kielichów tutaj. Tak jakby to miało właśnie związek i tutaj z jakimś związkiem, z jakąś nowo poznaną osobą, jakimiś miłosnymi sprawami i ta trauma tutaj w tym temacie też. Ciekawy miesiąc. Dobra, idziemy dalej. Karta rozkosz. No na pewno tutaj też i ta karta kochankowie. To samo pokazuje. Triumf. Wdzięczność. Też jakiś właśnie przyjaciel, też jakieś takie przyjaźnie mi się tutaj nasuwają. Na samym początku mówiłam, że nawet jeżeli to nie będzie jakiś, wiecie, miłość Twojego życia, to jakaś nowa przyjaźń. Kogoś poznasz, jakąś nową po prostu osobę, tak? Niekoniecznie pod kątem miłosnym. Jakąś nową osobę, z którą naprawdę będziesz nadawać na tych samych falach i która będzie bardzo istotna w Twoim życiu. Karta gniew to taka jest właśnie motywacja dla mnie do działania. To jest to, ta sytuacja, co Was najbardziej wkurza, to z tego jakoś wyjdziecie. Niepewność, no to zawsze przy takich tych się zdarza i niezadowolenie. No to mówiłam o niezadowoleniu tutaj. Może niepewność jeszcze, no możecie mieć jeszcze jakieś wątpliwości co do tego, czy okej, czy zostać, czy odejść. Ale to może jeszcze w tym miesiącu, bo myślę, że po prostu, znaczy wiecie, no są takie osoby, które mimo tego, że jest fajna energia do tego, żeby wyrwać się z tej strefy komfortu, która nie jest wcale komfortowa i wyjść dalej i zrobić krok do przodu, no to są osoby, które z tego korzystają, wykorzystują tą energię i idą dalej. A są osoby, które czują to, frustrują się, ale i tak nic nie robią i wątpią i koniec końców zostają tam, gdzie są, tak? I jakoś się uspokajają i sobie mówią, że dobra, dobra, jakoś to będzie i później znowu jest spokojnie, później znowu jest to samo, tak? Więc albo cały czas się po prostu męczą i dręczą i nic z tym nie zrobią, więc no koniec końców decyzja jest wasza, tak? Czy zrobicie ten krok i pójdziecie w kierunku nowego, odważycie się, no czy nie, czy zostaniecie tam, gdzie jesteście. No. Okej, zobaczmy z kart porady, co my tutaj mamy. Miłość do siebie i to też, patrzcie, takie wychodzenie do tego nowego i to w jakiej w ogóle energii, że wow, jestem tutaj panią mojego życia albo panem mojego życia. No i też właśnie miłością do siebie to właśnie to ta zmiana często, bo my się boimy, bo co jak się nie uda i tak dalej, ale no jak się nie uda, w sensie jak zostaniesz tam, gdzie jesteś, no to naprawdę godzisz się, wybierasz dla siebie powtarzanie w kółko tego samego, tak? Dalej bycie tą osobą bardzo sfrustrowaną, niezadowoloną z życia, umęczoną po prostu po same uszy, więc miłością do siebie jest też podejmowanie tych kroków i to wychodzenie do nowego, rozwijanie się, to takie iście dalej, wiecie, takie wychodzenie po prostu
do tego, do czego nas to serce nasze wzywa. I karta marzenia. Więc jeszcze, jeżeli właśnie boicie się, że pójdzie coś nie tak, to zamiast powtarzać sobie w głowie czarne scenariusze i zastanawiać się, co jeszcze może pójść źle i wymyślać wszystkie możliwe powody, dla których coś się nie uda i dlaczego nie powinniście czegoś robić i czegoś zmieniać w swoim życiu, wykorzystajcie po prostu tę energię na zastanawianie się, jakby wymyślanie wszystkich pozytywnych scenariuszy, tak? I co możecie zrobić, żeby tak było? I jak ewentualnie, jeżeli są jakieś ryzyko, no to co możecie zrobić, żeby temu zapobiec, albo żeby się jakoś zabezpieczyć na różne możliwości, tak? A nie szukać, używać tego jako wymówka, że się nie da i że nie powinnam, czy nie powinienem tego robić. Więc raczej trzymajcie się tego, co chcecie zrealizować i co zrobić, żeby to się udało. I co może pójść dobrze też w takich momentach, wiecie, marzeń. Pozwalajcie sobie po prostu na to takie rozpamiętywanie tej pozytywnej przyszłości, a nie tylko jakichś negatywnych rzeczy. Bo też, no wtedy też często o tym mówię, że wtedy wasza po prostu podświadomość, wasze ciało, wasze emocje, wasze myśli, to wszystko się przyzwyczaja do tego dobrego. To jakby wychodzi z tego, z tych schematów takich, gdzie wszystko było źle i ciągle jakieś porażki, nie wiadomo co, tak? Bo ciało jest też do tego nauczone. Powtarzamy te same myśli, powtarzamy te same emocje, tak? W kółko te negatywne emocje czujemy, więc no kto to zmieni? To się samo nie zmieni. To wy to możecie zmienić właśnie kontrolując to, o czym myślicie i świadomie podchodząc do tego, co się z wami dzieje. Więc myśląc bardziej w pozytywny sposób, tak? Szukając rozwiązań, czując się wtedy też bardziej, jakby rozkoszując się już zawczasu w tym, co pozytywne i w tym, co może pójść dobrze i w tym, jakbyście chcieli, żeby było. No, okej, okay, dobrze. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Trzymam za Was kciuki, życzę wszystkiego dobrego. Dajcie mi znać za parę tygodni, jak coś fajnego tutaj ten z tych damsko-męskich spraw się rozwinie. Bardzo, bardzo jestem ciekawa. No i tyle. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.